Hej! Wracamy z tym. Bośniak i Szyderca. Powiedziałem ksywki najlepszych freestyle'ów dzisiejszego wieczoru, który doszedł do finału i to jest... Zróbcie hałas dla Szydercy! Zróbcie hałas dla Bośniaka! Zanim zaczną sobie wydrypywać oczy, tylko powiem, że każde z nich ma po 3 wejścia po minutę i pierwsze wejście na temat, czyli tematy na te wejścia wymyślają sobie sami. Taki jest pomysł, taki był pomysł, więc możesz zabić przeciwnika nawet tematem, więc idziemy z tym wszystkim. DJ Serio, mamy ten beat tam? Mamy ten beat, więc najpierw kamień, rzucę papier. 3, 4. Dobra, kto zaczyna? Zaczyna Bośniak, ale temat dla niego wymyśla Szyderca. No, no, zakręcone, ale musi być coś trudniejszego. A musi być tak? Koniecznie? Musi być. A może zrobimy tak? Klasyczną akcję, tak żeby też interakcja z publiką była. Powiedz jedno słowo. Manto. 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 I koleżanka. Szopa. Szopa. Bośniak, manto i szopa to są twoje słowa. Już zrób z tym, co chcesz. Tak. I tak się robi freestyle. Bić po stocznie. Finał. Jedziemy z tym. Da. Da. Generalnie freestyle to jest moja mantra. A ten typ dawno nie dostał wpierdoli takiego manta. Dlatego generalnie ziomeczku to są moje hip-hopy. Ej, rymuj kurwa na podwójnych, nie rób tutaj szopy. Ej, generalnie przyznać się do tego muszę. Urodziłem się w szopie dla freestylu, jestem kurwa Jezusem. I kurwa ja na scenę wszystkich zapraszam. Masz burdel we łbie, gorszy niż stajnia Augiasza. I kurwa mordy nie zacieszaj, boś jak na scenie to twoja pięta Achillesa. Wygrałem kurwa 2 razy na bruku, pierdolę cię w piętę leszu, ja tu strzelam z łuku. Dlatego jesteś dla mnie śmiesznym chłopem. Ej, zdejmij czapkę, pokaż tam kurwa szopę. Dlatego kurwa zamknij mordę, przestań sypać łupieżem, zacznij używać Head and Shoulders. I teraz mam w to wyjebane, ty się rymować uczyłeś chyba kurwa na sianie. I mówię ci leszczu dobranoc, za tą bitwę to ja kurwa dzisiaj zgarnę siano. Nie ma innej opcji, jesteś niepotrzebny, a po tej bitwie na pewno się będziesz biedny. Dlatego kurwa ja to robię na wolnych stylach, chwila, dzisiaj kurwa masz ujemny bilans. 5. I nie ma innej opcji, ej, 6 mikrofon, a ja ci powiem jeszcze ziomuś, odpocznij. Dlatego weź się kurwa ogarnij, ej, umyj zęby, bo mój koń lubi wejść do czystej stajni. Dobra. Żeby było uczciwie. Powiedz słowo. Mały, powiedz słowo. Spodnie. Co? Spodnie. Małe spodnie, to jest twój temat. Spodnie? Małe spodnie. Okej. Jaka stania, to jest dobra beka. Jego tak pociągają konie, że ma ksywę kareta. I wiesz, że weź to jest prawda. A z tobą koni nie chce kraść nawet cyganka. I wiesz, że jak tu padam, jadę chłopak. On jest jak galerianka, bo trenuje po szopach. I wiesz, jadę tu zawsze, jest pedałem. Najlepiej czuję się w Piotrze i Pawle. I wiesz, że ja tak tu zasuwam. A jego seks to zawsze samoobsługa. I wiesz, że jak tu wpadam, weź ustal. Jesteś jak Stephen Hawking podczas pchania wóz. I wiesz, że weź sprawdzaj, włączaj, mam gadać tobie o spodniach? Jak gadać o spodniach, to będzie miazga. Jesteś lesztem, więc czemu nie przyszedłeś w rybaczkach? I weź to ustal, klasyka ja Tetris, chociaż nie przyszedłem w truksach. I wiesz, że to jest kurwa piosenka Bumpy. Między nogami masz shorty. I wiesz, że jak tu wpadam zawsze, przy okazji wpadam i ci dojadę punchem. Jaki kurwa Jezus, to jest proste. To jak niedziela palmowa, bo właśnie jadę po ośle. Da. Dobra, teraz wejścia bez tematu po minutę. Ja powiem ci, z czego jest beka. Ty masz kurwa flow jak śmiech, koń ze Szreka. I kurwa czekaj, ziomeczku, liczy się tutaj główka. Jesteś pod moją stopą, kurwa, hashtag podkówka.
Dlatego ziomuś, ja tu jadę nie z pruty. Ty na freestylu jesteś mega zakuty. Dlatego pamiętaj, nie masz kurwa argumentów. Jaki cygan, ciebie oszukała banda polskich decydentów. I to jest ziomeczku dla mnie pewne. Kolejny MC, któremu zaraz lepę jebnę. Dlatego jeżeli chcesz wiedzieć, co to jest kurwa dobry freestyle, wygrałbyś tą bitwę dziwko, jakbyś przyszedł w leginsach i dostaniesz kopa. Ej, generalnie jesteś płaski na flow, jak kurwa materiał w rajstopach. I to jest pewne. Pamiętaj, twoje wersje, ziomeczku, są niepotrzebne. I generalnie temu typowi wkręcę kwas. Ej, ja mu w tej chwili kurwa zabieram pas. I pamiętaj, na freestylu jadę godnie. Zabieram ci pas, leszczu, zaraz ci kurwa spadną spodnie. I kurwa on tego nie czai. Spadają mu spodnie w klubie, do tego się przyzwyczaił. I generalnie nie ma co się czubić. Ej, brak spodni, on to mega lubi. Jedno jest, ziomeczku, pewne. I kurwa trzymam tu na majku dłoń. W sumie to ty masz kurwa mordę jak koń. I kurwa na freestylu jesteś dłużny. Pamiętaj, ziomeczku, mój freestyle jest szeroki i podłużny. To nie jest istotne, robię to z uśmiechem. Ej, pokaż nam teraz na flow tą swoją zwiechę. Okej, to jest tak. Było o leginsach. Było. Nie ma sprawy. Yo, 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 yo. Kiedy w klubie sobie lecę z wersem, to klub pęka w szwach jak leginsy na dupie Magdy Gessler. I wiesz, tak to zasuwam. Popatrzcie na bitwę, wpadli faceci w rajduzach. I wiesz, że wpadam i ci skopię dupę. Ciebie nawet Robin Hood omija szerokim łukiem. I wiesz, że... To jest tak, i wpadam, zawsze rzucam dobry rap. A ty jak zdawałeś prawo jazdy, tuku, to Robin Hood cię upierdolił na łuku. I wiesz, że jak tu wpadam, to jest pewne. Przy okazji wpadam, jadę tutaj z wersem. A co do stopy, nie masz swojego zdania, ziomalu. Ściągasz skarpetki i mówisz, co na to paluch? I wiesz mi, wygrasz jak raca do sandałów, założy białe skarpetki. I wiesz, jestem od ciebie lepszy. I przy okazji szyderca cię rozpieprzył. A co do butów, jadę ci z chillu. Kazali mu kupić parę japonek, to pojechał do Pekinu. Da. Jeszcze 10 da. Sekund było. Da. Ej, generalnie kurwa zmiana ty... bitu, panowie, zmiana bitu. Why? Skończył przed czasem, więc takie są zasady. Jazda. Ej, ten typ jest kurwa tak naprawdę mega ciotą. On zakłada japonki, jak idzie wyrywać chłopaków na Sopot. I kurwa, ziomeczku, to jest mega beka i mega fraza. Co ile razy dawałeś dupy na sopockich plażach? Dla mnie to nie jest istotne z czasem. Ej, generalnie to masz flow na tej scenie, kurwa, jak piasek. I generalnie skumaj część tego rapu, łaku, bo przepuścili cię do tego finału chyba, kurwa, na paszport Polsatu. I Bośniak cię zabije, jak paszport Polsatu. Zaraz Bośniak cię tu rymem podbije. Dla mnie to jest, ziomeczku, pewne. Ej, to ci powiem. Ej, fajny, kurwa, full cap. Chyba, ziomeczku, masz wodogłowie. I generalnie... Doskonale o tym wiesz. On ma takie wodogłowie, że pod czaszką się schował potwór z Loch Ness. I dlatego typa to jest przypał. Ej, on w głowie schował kurwa Titanica. I generalnie pora sobie oczy zakropić. Ej, scena nad Bałtykiem się w niej teraz utopisz. I generalnie, ziomeczku, pora oczy zakropić. Ej, nie rozjebiesz mnie, nie wiesz w część tej utopii. Dlatego ja reprezentuję zawsze podziemie. I ja mam flow, on nie. Flow to jest jego marzenie. Dlatego generalnie innym stylem go teraz zjem. Ej, jechasz na podwójnych i z wielokrotnami, to był tylko sen. Zmiana. DJ, daj beat. Sen. Chciałeś Bośniak wygrać ze mną smyku? No to pora na pobudkę z ręką w nocniku. Wiesz, że ty głupia kurwa cipo, zmień ksywkę na budzik, bo tu tylko budzisz litość. I wiesz, w sumie tak ci tu dojadę. Przy okazji wpadam i jadę kurwa z podkładem. Jaka wyspa, ta ciota jest tak spoczona. Ma więcej rocisków palców niż promenada w Międzyzdrojach. No i tak dojadę. Przy okazji pojadę sobie biegnie z podkładem. A on jest tak głupim cepem. Szedł z ogrodą w łopacie i żeby spędzić wakacje na Krecie. I wiesz, że ja to wtórne jestem, czuję prawie jak na wyspie bezludnej. A ty jak zdawałeś prawo jazdy, było nieźle. Był jak Robinson Crusoe, bo się rozjebał na wysepce. I tak
się pojechałem. I przy okazji wpadam, kurwa, jadę dalej. Co do prawo jazdy, jadę ziomy. Twoja pana ma mniejsze zderzaki niż Angelina Jolie. Jeśli pozwolisz, jadę w turniej z Angeliną Jolie. On chciał skoczyć na piersiówkę. I wiesz, że tak tutaj w sobie jadę. Przy okazji wpadam i pojadę tu z podkładem. Jaki kurwa Jezus, było to będzie dobre. Masz taką mordę, jakby kurwa karmili cię octem. Ja zapraszam, przez niego do dzisiaj krzyczą uwolnić Barabasza. I wiesz, tak tutaj zostałeś rozjebany, bo póki co to są zawsze chore stany. W ogóle Bośniak, jesteś do dupy. Jechałem 13 godzin, a rozjebałem cię w 3 minuty. Yo, było po 3 wejścia, było po 3 wejścia. I usłyszałem, że podobał się Szyderca, ale werdykt. Ludzie, czy bitwa o Stoczni dzisiaj 25 już kwietnia w Polsce, w Gdańsku, w Stoczni wygrał Szyderca? Czy bitwa stoczni w miejscu Solidarności 25 kwietnia w Gdańsku wygrał Bośniak? Szyderca? Dobra, panie i panowie, dzisiejszy dzień można zapisać jako naprawdę kawałek historii, bo dawno nie było tu fajnej bitwy. Tę walkę wygrał Szyderca! Szyderca, oprócz tego, że rozpierdolił dzisiaj wszystkich, jeszcze zgarnie nagrodę pieniężną, uścisk ręki prowadzącego. Mam nadzieję, że widzimy się na drugiej edycji. A wy jeszcze raz zróbcie jakiś hałas! Aby tego było mało, teraz możecie uściskać pięści Szydercy, zbijać piątki, ICP.